Nie mam wątpliwości. W lutym polski box office zdominują Blanka Lipińska, Zenek Martyniuk i Patryk Wega. W najbliższych tygodniach na ekrany trafi jednak więcej filmów, które warto wziąć pod uwagę, stojąc w kolejce do kasy kinowej. Oto one. Słodko-gorzka historia amerykańskiej rodziny z chińskimi korzeniami, która zataja przed ukochaną babcią informacje o złym stanie jej zdrowia. Zamiast tego członkowie familii decydują się tłumnie odwiedzić krewną za wielkim murem pod wymyślonym na prędce pretekstem ślubu kuzyna. W filmie Lulu Wong Zachód ściera się ze Wschodem, tradycja z nowoczesnością, jednostka ze wspólnotą, a śmiech z napływającymi do oczu łzami. Na deser znakomita Awkwafina w nagrodzonej Złotym Globem roli głównej. Fenomenalnie sfilmowany mariaż Władcy Much i Czasu Apokalipsy. Monos to historia grupy nastoletnich partyzantów walczących o życie w górach Ameryki Południowej. Atmosferę zagęszcza dodatkowo konflikt wewnątrz grupy. Buzujące hormony, broń palna i brak nadzoru ze strony dorosłych okazują się fatalnym połączeniem. Dzieło Alejandro Landeza warto potraktować jako kinowe doświadczenie i po prostu poddać się obezwładniającej miksturze obrazów i dźwięków wojny. The Joker and I broke up. Chłopaki na bok. Nasza ulubiona antybohaterka Harley Quinn kończy toksyczny związek z Jokerem i zamienia Legion Samobójców na złożoną z samych dziewczyn drużynę Ptaków Nocy. We're gonna have to work together. Sure. Ekscentryczna ekipa będzie musiała zewrzeć szeregi, aby ocalić pewną nastolatkę przed granym przez Iwana McGregora gangsterem. Budżet filmu był stosunkowo niski, ale dzięki temu twórcy mogli zrealizować go z kategorią wiekową R, a także wcielić w życie każdy najbardziej ekscentryczny pomysł. Brzmi na tyle intrygująco, że nie odpuścimy wyprawy do kina. Najlepszy film Guya Ritchiego od czasów przekrętu. Historia bogatego handlarza trawki, który postanawia sprzedać biznes i przejść na zasłużoną emeryturę. W efekcie bohater rozkręca jednak karuzelę przemocy. The plot begins to thicken. Absurdalny humor, barwny portret londyńskiego półświatka, efektowne zwroty akcji oraz doskonała obsada na czele z Matthew McConaugheyem. Jeśli myśleliście, że po familijnym Aladynie Richie stracił pazur, byliście w błędzie. Gentlemani to świetna gangsterska komedia, potwierdzająca, że there is no school like old school. There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats. Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant? Eh boy. Że ma fedę na weselu? Xavier Dolan o rozterkach współczesnych 30-latków. Historia pary przyjaciół, którzy przypadkowo trafiają na plan filmu i zgadzają się odegrać przed kamerą pocałunek. Niewinny, zdawałoby się buziak, sprawia jednak, że bohaterowie muszą przewartościować nie tylko swoją dotychczasową relację, ale i życie. Jak to u Dolana, śmiech przeplata się z melancholią, a czułość z ironią. Dla fanów reżysera oraz wrażliwców opóźniających wejście w dorosłość, pozycja obowiązkowa. C'est ça la beauté de la jeunesse. Avoir 30 ans. Avoir encore le temps. Kontrkandydat Bożego Ciała w walce o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Nędznicy relacjonują dzień z życia nieopierzonego paryskiego policjanta, który próbuje odnaleźć zaginione zwierzę z cyrku. W efekcie trafia w sam środek konfliktu, w którym byle iskra może doprowadzić do wybuchu przemocy. Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Francuska produkcja to kino sensacyjne ze społecznym pazurem, przywodzące na myśl zarówno dzień próby, jak i rób co należy. Wyzwala adrenalinę i zmusza do myślenia. Comme d'hab, quoi. Les filles avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là!